W dzisiejszym Klubotygodniku o tym, że trwa dezinformacyjna wojna, a Polska wkrótce może paść jej ofiarą. W 2015 roku w swoim przemówieniu Bill Gates mówił o tym, że największym zagrożeniem dla ludzkości nie będzie kolejna wojna, a złowrogi wirus. Przypadek? A co gdybym wam powiedział, że ten sam Bill Gates w innym przemówieniu mówił o tym, że Ziemia zaludnia się zbyt szybko i wkrótce będzie nam groziło przeludnienie? To dodam do tej opowieści jeszcze jeden kamyczek. Zanim ktokolwiek na Ziemi usłyszał o pandemii koronawirusa, podmioty powiązane z Billem Gatesem już pracowały nad patentami związanymi z tą nową chorobą. Otóż wygląda na to, że Bill Gates jest odpowiedzialny za powstanie koronawirusa po to, żeby ograniczyć populację na Ziemi, a także po to, żeby wystraszyć was wszystkich, spowodować, że zapragniecie nowej szczepionki, a w tej szczepionce ukryte będą mikrochipy, które pozwolą was kontrolować. Słyszeliście kiedykolwiek taką historię? Być może krąży po waszych mediach społecznościowych, rozpowszechniana przez znajomych, o których już dawno zdążyliście zapomnieć. Teoria o Billu Gatesie jako o wynalazcy koronawirusa w krótkim czasie obiegła światowe media społecznościowe i stała się popularną teorią spiskową obok tej o szczepionkach powodujących autyzm, o masztach 5G, które usmażą nasze mózgi i wielu tym podobnych. Zresztą, co ciekawe, trafiła nie tylko do anonimowych internautów. Konserwatywni komentatorzy w Stanach Zjednoczonych również ją podchwycili, mówiąc, że no, co najmniej zasługuje na uwagę, bo być może coś w niej jest. Propagatorem tej teorii o Billu Gatesie stał się również ekscentryczny rosyjski reżyser Nikita Michałkow, powiązany z Kremlem i Władimirem Putinem, który również zasugerował, że ta teoria może być prawdziwa. Powtarzam, ja nikogo nie obwiniaję. Ja chcę zadać pytania. И я на это имею право. И задача у этой вакцинации совершенно иная. В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа. И тут появляется питание. Чи этот последний факт – то чистый случай и приватная инициатива пана Михалкова, чи też элемент większego плана? W niedawno opublikowanym przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych raporcie pojawia się informacja, że znane już nam kanały używane do promowania rosyjskiej dezinformacji bardzo mocno promują ostatnio tę historię o ciemnej stronie Billa Gatesa. I to dla wielu z was może być zaskoczenie, bo o ile łatwo zrozumieć, że rosyjska propaganda jest aktywna na Zachodzie, wspiera poprawę wizerunku rosyjskich przywódców, atakuje rządy europejskie czy amerykańskie, tłumaczy rosyjskie racje, no to dlaczego właściwie miałaby się zajmować promocją jakichś mrocznych historii z otchłani internetu? To zdziwienie może brać się z tego, że myśląc o rosyjskiej dezinformacji, często mylimy ją z propagandą i wyobrażamy sobie jako taką nowszą propagandę tego, co kiedyś widzieliśmy w totalitarnym Związku Radzieckim. Czyli już nie kroniki filmowe i skrzypiące głośniki, ale internet, ale w zasadzie podobne cele. Natomiast jeżeli chodzi o rosyjską dezinformację, o wiele lepszy jej obraz, o wiele lepszy obraz tego, czym ona tak naprawdę się zajmuje, daje sytuacja z Houston z 2016 roku. Tam, pod lokalnym centrum islamskim, odbyła się antymuzułmańska manifestacja. Pojawiła się też kontrmanifestacja. Obydwa te wydarzenia nie były specjalnie ludne i pewnie szybko zostałyby zapomniane, gdyby nie to, że śledztwo poświęcone rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory z 2016 roku ujawniły, że obydwie strony, zarówno antyislamska, jak i kontrmanifestacja, zostały zorganizowane przez ten sam podmiot. Internet Research Agency, czyli osławioną kremlowską farmę troli. Analiza amerykańskiej kampanii z 2016 roku i aktywności Rosjan podczas niej pokazuje, o co tak naprawdę chodzi rosyjskiej dezinformacji. A więc nie o to, by zwyciężył konkretny kandydat czy konkretna strona konfliktu, ale o to, żeby po prostu konflikt trwał. Żeby obywatele stracili zaufanie do swojej procedury wyborczej, bo przecież mogła paść ofiarą hakerów, żeby traciły zaufanie do swoich elit politycznych, do przekazu, który słyszą z mediów, żeby pogłębiały się napięcia społeczne, żeby rosły ugrupowania populistyczne, nie dlatego, że ktoś na Kremlu szczególnie sympatyzuje z racjami europejskich czy amerykańskich populistów, ale dlatego, że ich popularność na scenie politycznej potęguje chaos. A to chaos jest właśnie głównym celem
rosyjskiej dezinformacji, bo chaos osłabia przeciwnika. Żeby osiągnąć swój cel, Rosjanie wykorzystują nie tylko konta w mediach społecznościowych, ale też oficjalnie działające w językach innych niż rosyjski media, takie jak Sputnik czy Russia Today, a nawet oficjalne wypowiedzi polityków. Przykłady można by mnożyć, to oczywiście nie tylko kampania prezydencka w Stanach w 2016 roku, ale też zamieszanie związane z katalońskimi separatystami, z Brexitem, czy na naszym polskim podwórku próba zmiany narracji o wybuchu II wojny światowej, tak żeby to Polska została obciążona odpowiedzialnością. Dlatego nie może dziwić, że sięgnęli również po największy kryzys globalny w ostatnich latach, pandemię koronawirusa. Z punktu widzenia rosyjskiej dezinformacji zawiera ona wszelkie niezbędne elementy. Po pierwsze, dotyczy naszego zdrowia, a więc czegoś, co bezpośrednio dotyka każdego z nas. Ten sam element zresztą można znaleźć w historiach o 5G czy o szkodliwości szczepionek. Po drugie, powoduje dosyć niezgrabne, czasami niekonsekwentne odpowiedzi rządów, wynikające po prostu z braku wiedzy na temat samej choroby, ale mogące rodzić wątpliwości co do szczerości intencji rządzących. Po trzecie, narastają problemy gospodarcze, co również będzie radykalizowało nastroje społeczne. I wreszcie po czwarte, może pokazywać potęgę państw nieliberalnych w porównaniu z liberalnymi, którą można jeszcze dodatkowo podkreślić, wysyłając na przykład wielki samolot z maseczkami albo tira z respiratorami. Dlatego aktywność Rosjan w tym obszarze zupełnie nie dziwi. Co ciekawe, w ich ślady postanowili pójść Chińczycy, na co już pod koniec marca zwracał uwagę Axios. Chiny doznały bardzo poważnego ciosu w związku z epidemią koronawirusa, bo uderzył on w ich wiarygodność na arenie międzynarodowej. W związku z tym w tej chwili starają się odwrócić tą niekorzystną dla nich narrację. Po pierwsze, ocieplając swój wizerunek, na przykład wysyłając sprzęt w różne części świata, ale z drugiej strony starając się zrzucić z siebie odpowiedzialność za rozprzestrzenienie się wirusa po świecie, na przykład wskazując, że mógł on powstać w amerykańskim laboratorium. Taką sugestię przedstawił ostatnio jeden z rzeczników chińskiego MSZ-u. Inne teorie sponsorowane przez Chiny wskazywały, że z kolei już w listopadzie 2019 wirus pojawił się we Włoszech. Obydwie teorie się nie dodają? Nie szkodzi. Chodzi o to, żeby woda była mętna i tym trudniej było przebić się z informacją o tym, gdzie naprawdę rozpoczęła się epidemia i w związku z tym oczyścić chiński wizerunek. Drugim ważnym celem chińskich działań jest rozprzestrzenienie informacji o skuteczności chińskiej odpowiedzi na pandemię, by przykryć pojawiające się oskarżenia o to, że Chiny w pierwszej fazie pandemii ukrywały informacje o wirusie i przez to pozwoliły mu wymknąć się na cały świat. Dokonuje się to głównie przez ataki na amerykańską i europejską nieudolność. Przykładem mogą być chociażby tweety ambasadora chińskiego w Polsce albo animowany filmik, w którym ludziki podobne do klocków Lego pokazują, w jaki sposób Amerykanie nieudolnie odpowiadają na kryzys. Te metody oczywiście nie przekonają zachodnich społeczeństw co do braku winy po stronie chińskiej, ale przecież nie o zwycięstwo w dyskusji tutaj chodzi, a o trwanie samego konfliktu. Niektóre wątki suflowane przez Chiny są wspierane również przez rosyjskie kanały. Że to Amerykanie odpowiadają za powstanie wirusa, że po świecie roznosili go amerykańscy żołnierze, a wszystko to, by użyć wirusa jako biologicznej broni w rywalizacji przeciwko Chinom. Raport Departamentu Stanu nie pozostawia złudzeń, że istnieje zbieżność narracji pomiędzy Rosją a Chinami. Do podobnego wniosku doszli również analitycy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, pokazując, że rzeczywiście narracja chińska jest podobna do rosyjskiej i ma na celu osłabienie Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, by w konsekwencji doprowadzić do zmiany światowego porządku. Przestrzegają jednak, że mimo, że taka taktyczna współpraca może się w przyszłości pogłębić, to na razie nie należy traktować obu państw jako monolitycznego bloku. Co z tego wynika dla Polski? Oprócz oczywiście przetasowań na światowej scenie politycznej. Kilka tygodni temu pojawiła się w naszym kraju informacja, która niektórymi wstrząsnęła. Otóż wokół byłej elektrowni w Czarnobylu szalał pożar. W związku z tym miała powstać radioaktywna chmura, która zmierzała nad Polskę. Rząd nic nam o tym nie mówił, ale dobrze poinformowani znajomi twoich znajomych wysłali SMS-y i zaprojektowali łańcuszki w komunikatorach internetowych, by przekazać tobie tą ukrywaną skrzętnie informację. Dobrze poinformowani znajomi twoich znajomych zapomnieli tylko dodać, że za przekazanie tej informacji wzięli przelew w rublach.
Szczegóły tej akcji dobrze opisuje artykuł Polska na celowniku dezinformacji, który pojawił się na portalu polskiego rządu. Cel tej fałszywki był oczywisty. Potęgowanie chaosu, zmniejszenie zaufania do rządu. Zresztą, jak wskazała część analityków, podobnymi metodami kolportowano wcześniej informacje o rzekomym zamknięciu sklepów czy odcięciu stolicy od reszty kraju. Inny przykład rosyjskiej działalności? W ostatnich dniach radio RMF ujawniło, że za aferą, o której być może już trochę zapomnieliście, zeszłorocznymi maturami, które zostały przerwane licznymi alarmami bombowymi, stały serwery umiejscowione w Sankt Petersburgu i konta należące do rosyjskich służb. Wątpliwości co do autorów tych działań raczej nie może być. I niestety to najprawdopodobniej nie jest koniec. Polska jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, zabiegającym o to, żeby na jej terytorium stacjonowały coraz większe amerykańskie oddziały. Jest też częścią Unii Europejskiej i regularnie zabiega o to, by utrzymać sankcje nałożone na Rosję po 2014 roku, zajęciu Krymu i rozpoczęciu działań wojennych na Ukrainie. W związku z tym można liczyć się z tym, że kolejne działania mające na celu potęgowanie chaosu w Polsce i osłabianie naszego wizerunku za granicą będą się odbywały i raczej nie będą miały tak groteskowej formy jak niedawne zapewnienia na portalu powiązanym z rosyjskim rządem, że Polska wykorzysta pandemię do odbicia Kaliningradu. Na początku tego roku w Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli periodyku ABW, Michał Wojnowski pisał o tym, że Rosjanie bardzo chętnie wykorzystują wybory prezydenckie do działań dezinformacyjnych. Powoływał się na przykłady Stanów Zjednoczonych w 2016 roku czy Francji w 2017 i mówił o tym, że te działania zwykle dzielą się na trzy kategorie. Po pierwsze, możemy mieć eksplozję informacyjną, czyli sytuację, kiedy w krótkim czasie przed wyborami zostają upublicznione bardzo ważne, kompromitujące na przykład jednego kandydata informacje, których nie sposób zweryfikować przed datą głosowania. Oprócz tego możemy mieć do czynienia z falą informacyjną, czyli po prostu kolportażem fake newsów, jaki już widywaliśmy w Polsce w ostatnim czasie. Na koniec może to być szeroko zakrojona operacja wpływu, czyli akcja destabilizująca sytuację w kraju, potęgująca chaos, powodująca społeczne napięcia. Nie trzeba chyba dodawać, że wybory w Polsce już teraz rodzą poważne konflikty i mogą skutkować dużym zamieszaniem. Niestety może się na to nałożyć profesjonalna akcja uderzająca w stabilność naszego kraju. Żyjemy w świecie, w którym nieliberalne państwa z powodzeniem stosują dezinformację dla realizacji własnych celów politycznych i wszystko wskazuje na to, że pandemia jeszcze wzmocniła te tendencje. Możemy mieć podejrzenie, że Polska już padła ofiarą takich ataków, a wybory prezydenckie będą stanowiły okazję do szczególnej ich kumulacji. Niestety w ostatnim czasie staliśmy się jeszcze bardziej wrażliwi na akcje dezinformacyjne na własne życzenie.